No, to nie będzie zwykły mecz. Nie będzie, bo to wielkie derby. A to, że tak powiem, co? Co? To? Poprawa meczowa. A wczoraj byłeś? Wielkie derby Warszawy w... futsalu kobiet w Ekstraklasie. O dziwo, w futsalu kobiet. AZS AWF kontra... UW. AZS UW. Co tam się dzieje? Jaka wyjebana czapeczka. Nie wierzę. Gościa z kosmosu to się nikt nie spodziewał dzisiaj. Co? I to nie mój. Bo ja mam inny. Pokuszę się trochę na poczo. Długa droga była, skąd ty jechałeś? Co? Ja metrem. To z... Głosimy kabaty od wczoraj. Pan jest ambasadorem, ja też jestem ambasadorem. Jest Adriana. Jest alkoholowy. Dobra. No. O kurwa, no! I się zrobiło 1-0. Czy to jakiś makijaż masz? Tak, permanentny. Od Wiki. Nie, bo jest poprawiony po sylwestrze. Adrian, widziałeś? Ambasador się maluje. No jak? Conchita Wurst? Conchita Wurst. Ale pijania dostała. A dzisiaj zastosowałem dietę pana Adriana. Że co? Zastosowałem dietę pana Adriana. Żarcie powinno być tak pikantne, żeby po spożyciu i pierdnięciu wypalało włosy na dupie. Zastosowałem to dzisiaj i czekam. Na razie dupy nie urywa. Co zjadłeś, żeby był efekt? Był w sobie w parze chińskim zupę po. Będzie? Nie. O, żeż, kurwa! Jednak było. No co było, no obok, prawie. No dawaj, no. O kurwa! No co, moja uczelnia w końcu. Jesteś rektorem tej uczelni? Nie, prorektor. Do spraw studenckich. A bardziej studentem. No. Nie, tam przewróci się. O kurwa! Minuta do końca jest 3 do 1. Do końca pierwszej połowy. Jak ktoś chce obejrzeć do końca ten filmik, to jeszcze trochę musi przecierpieć. Sorry. No do przerwy 3 do 1. Na drugą połowę mamy kolejnego gościa z kosmosu. Pan się nie zadławi tą bułką, bo to trzeba zaraz do wsi popowiadać. Chodzi facet do toalety. Miał ciśnienie bardzo duże. Pan prezes pyta, czy miał wysokie ciśnienie. Miał wysokie ciśnienie na zrobienie kupy. No i kurwa szarpie za klamkę, a tam siedzi gościu w środku. I jęczy. On mówi, kurwa, on to będzie siedział jeszcze z pół godziny. Zesram, będzie słabo. Mówi, zgaszę mu światło w klopie. On wyjdzie. On wyjdzie, ja wejdę, zesram się i gitara. Śmiało, Uniwerek, śmiało, śmiało, Uniwerek. Popatrzcie tylko sobie w oczy. W oczy patrzcie sobie. I tam dalej. No to ten poszedł, stryk, zgasł światło, ten, o Jezu, oczy mi pękły. To był dowcip. Co? O, żeś, 4 do 1. Jebi teraz. No wiesz, jak ty się tak odzywasz, to się nie będę pytał, co u twojego syna. Syn ostatnio w Melo poszedł. Podobno. Trzeba będzie rozmowę wychowawczą przeprowadzić. Żeby pił jak zrozumiał. Dobra. Brawo, Uniwerek, brawo, brawo. O, o to, to, to i podaj szybko. Sklepki trzeba grać. Sklepki. Panie prezesie, jakąś flaszkę o piciu z rozumem poprosimy. Może po akcji. Dawaj tę flaszkę. Nalała mu wolno herbaty z rumem. Myśląc, chłopie, pij, że z rozumem, ale on i dalej nie ma. Może prośba do widzów. Proszę dokończyć tę fraszkę. Poradzę sobie łatwo. To jest fraszka chłopsko-damska taka. A co on nada?
ich jest mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A na emeryturę poszło jest siedem. No, pięć. Jak wam zagram na gitarze, to wam oczy wyjdą na wierzch. I wtedy nalała mu herbaty z rozumem. Myśląc, chłopie, rozumem. 4-2 i prawie 6 minut do końca, ale emocje. Że co? Co? Pan Adrian mi każe oglądać siostry godleckie. Ja nawet nie wiem, kto to siostry godleckie? Podobno są ładne, on mówi. Siostry godleckie są ładne? No tak. Och, tak pan Adrian twierdzi, ja nie wiem. To są piękne kobiety, siostry godleckie, mam je wszystkie płyty. Ładne są siostry godleckie? Nie ma kobiet brzydkich w Polsce, także wiadomo, że są dosyć ładne. Tylko mało, mało alkoholu. Ja nawet chciałbym taką godleską futbol, zagrać. O, z godleckimi futbol team zagrać. O, to by była. Adrian by dołączył zaraz. Nareszcie jakaś bramka przegapiona. 5-2. Właśnie, trzeba sprawić, czy siostry godleckie grają już w futbol team, czy nie. Mógłby zagrać. Z tym, że ja dam rekord. No, minuta do końca. Jest zajebiście dobrze. Mój Wester przegrywa tylko 5-2, może do rzutu. No i koniec, 5-2 się zakończyło. Nie. Nie podobał się mecz? No, nie.